Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, witam serdecznie w Project Zomboid, serii, którą będziemy w sumie tak sobie tworzyć for fun. Jest ze mną aktor, który będzie ze mną grał na koopie. Aktorku, przywitaj się. Siema. I gramy sobie wieczorową porą, na lejciku, bez zbędnych szmerów, szumów, więc troszeczkę mówimy ciszej. Aczkolwiek myślę, że wam to nie będzie przeszkadzać, bo pewnie w odcinkach nieraz jeszcze wydarę pizdę przy okazji, ale to normalne. No i kochani, gramy oczywiście na mapie. Aktor, na jakiej gramy mapie? Muldrauch? Może być. Muldrauch to było to, co ostatnio graliśmy. Okej, to może być. Bo Riverside, ewentualnie Rosewood czy West Point mogą być na początku za ciężkie, bo to jest miasto. Wiem, w sensie eksperymentowałem trochę wcześniej z nimi i... No. Może jednak przy pierwszym. No, więc na razie sobie weźmy tego Muldraucha. KI. Nie KI, tylko KY, nie wiem, jak jest Y po angielsku. Nie pamiętam, kurczę. Mniejsza. Alfabetu się nie nauczyłem. Gramy oczywiście bez zombifikacji, czyli jak nas pogryzą, to nie zamienimy się w zombie, bo i tak te zombiaki nam po dupie dają. Na parametrach średnich z jedzeniem będzie krucho, więc mam nadzieję, że pod tym względem będzie ciekawie. Mnożnik zombiaków 1.0, w szczególności, że są w miastach i tym podobnych. No i co, aktor? Zaczynamy. Dobra, twórz postać. No, tylko muszę pomyśleć, kim tutaj zacząć. Ja już mam tutaj postać stolarza z nadwagą, tylko agorofobię muszę wywalić niestety. Agorofobię wywalę. I chyba okaz zdrowia wywalę. O. Tylko te dwie lewe ręce mnie troszeczkę bolą. Czy to może dałbym sobie niezdarność? Albo więcej hałasu podczas poruszania się, ale to niby nie jest problem. Czy tylko w wyjątkowych sytuacjach to jest takie... Chyba, że duże pragnienie. Co ja możemy z dużym pragnieniem spróbował? Ja żołnierza biorę otyłość, w sensie tam, żeby mieć... No, właśnie ja tak samo wziąłem sobie nadwagę. W sumie to jest minus inna kondycja, ale bez problemu nadwagę potem można sobie zrzucić. Czekaj, bo to jest nadwaga, tak? O tym, co mówiłeś. W sensie, no otyłość tam masz cechę. Otyłość? Zmniejszona szybkość biegu, bardzo niska kondycja, zwiększenie podatności na obrażenia, minus 2 kondycja. Ej, nie widzę tego. To masz w punktach plus 10 w negatywnych. Zupełnie bez formy. Nie, to czekaj, w sumie muszę zobaczyć, powiem, gdzie to jest. No to ja tego nie mam. No to tutaj jest pod anemią, powinien mieć. Ja nawet anemii nie mam. No to... What the fuck? Czemu mamy inne perki? Nie wiem, jak mam po prostu otyłość, dałem sobie otyłość. Czekaj, ty wziąłeś sobie ostatnio żołnierza, tak? Nie, ostatnio grałem praktycznie cały czas. Ale nie, teraz żołnierza brałeś, tak? Teraz żołnierza. Ja żołnierza też nie widzę. A były żołnierz, czekaj, jest. Otyłość, faktycznie, a nie. To jest otyłość u mnie. No mówię, to jest otyłość. Co ja mówiłem? Nadwaga. To jest niedowaga nawet. Ej, to w takim razie perki się... Tak, perki się różnią. A to nie, to aktor. otyłość chyba... Chyba nie jest dobrym perkiem. Kurde, nie wiem. Tu jest otyłość i nadwaga, ale serio, biorę sobie stolarza, tego co sobie wcześniej robiłem. Ja tu otyłości nie mam. Ja tu otyłości nie mam. Wiem czemu. Tak, tutaj teoretycznie masz negację, czyli na przykład jak jesteś silny, to nie możesz być słaby. No i się wyjaśniło. Nadwaga, tak, jest otyłość. Zwiększenie podnosi na obrażenia. Nie wiem, czy to jest fajne. Ja wolę nadwagę sobie wziąć. No,
Kurde, może coś innego spróbuję, bo muszę coś za minus 8, za plus 8 wziąć, nie? No właśnie. Śpioch potrzebuje więcej snu. Albo wiem, mogę wziąć nadwaga, bo też mam tam za 6. No. I mogę coś jeszcze z plus 2 wziąć. Ja na przykład wezmę, w sumie nie wiem, dwie lewe ręce, tak mi coś dużo zmienią? Czekaj, dwie lewe ręce, przypadkiem to nie jest, za ile to jest? Za 2. Wolniej przekłada przedmioty i do ekwipunku. To jest chujowe strasznie. Jeżeli mam ci powiedzieć szczerze, to jest bardzo chujowe, bo naprawdę, jeżeli chodzi o czas przerzucania tych przedmiotów i tak dalej, to jest dramat. No to może zostanę przy niezdarność. Bo i tak tylko na początkowy chyba będziemy się tylko skradać, a później to już będzie. Raczej tak. Ja sobie wziąłem wolne czytanie, dwie lewe ręce. A, ja też mam dwie lewe ręce. Czekaj, to ja sobie to wyrzucę. Sztuka przetrwania wyrzucę i wolno czyta. Nie, nie wolno czyta, wolno czyta może być. Dwie lewe ręce wyrzucę. Ojej, dobra. Czyli tak, duże pragnienie, nadwaga, pali papierosy i wolno czyta. A reszta mam okaz zdrowia, bystry uczeń i siła. No i dobra. W sumie papierosy są dostępne wszędzie, więc w sumie się nie martwię o to. Znaczy tak, ale ostatnio z tym był problem. No ile mieliśmy potem fajków? Od cholery. Potem to już chyba ze 120. Więcej, koło 500 nawet tych fajków tam było. Aż ich potem nie zbierałem. Dobra. Firo, spuki i standardowo, tylko kurde, teraz jak wezmę faceta, to mi się zresetuje. No cóż, Shiro, jeszcze raz. Kolor skóry nieprzypadkowy. Przydziałek po lewej może być. No oczywiście siwe. Nie takie, siwe. Broda. I lecimy. Aktor, czy jesteś gotowy? Chwila, patrzę. Tylko włosy zmieni. No to ja już jestem gotowy. Nadszedł koniec. Nie było nadziei na ratunek. Dobra, nie będę nam tutoriala pokazywał, bo to jest bez sensu. I tak, kochani, tutaj mamy okienko z naszego zdrowia. Mamy informacje, jakie mamy perki, jakie mamy materiały szkoleniowe ogólnie przejrzane i tym podobne. Zabite zombie, jakiej broni używamy, profesje. Różne umiejętności, które naprawdę bardzo ciężko się wybija. A co jest śmieszne, jeżeli nas zombiaki zabiją, to dana postać umiera, czyli wszystko co zdobyliśmy do tej pory, niestety idzie w cholerę. Więc na to musimy uważać. Nasze ogólne zdrowie dzieli się na naprawdę wiele kategorii, od mdłości, po różne zranienia, etc., etc. Ochrona i temperatura to oczywiście chodzi o ubrania i o ciepło naszego ciała. Tutaj mamy nasz ekwipunek, tutaj mamy to co mamy czy w szafkach, ewentualnie na podłodze. I na tym wszystkim się gra opiera. Dobra, dobra, aktorinka, ty już jesteś zerspiony, czy nie? No. Ja sobie już stworzę frakcję. Już cię dodaję. Tu. Dobra, wzięto. Tak frakcji. Nie umiem się wysłowić. Dobra, wezmę najpotrzebniejsze mi rzeczy i... No i ja robię research. Kalesony znalazłem, co ty na to? Brać czy nie brać? Dobry pomysł. Dobra, uprawa roślin, tom trzeci. Czy opłaca się na początku zbierać tomy? Chyba nie. Jak myślisz? Dopiero jak może bazę gdzieś sobie znajdziemy, się ulokujemy w jednym miejscu. Bo to będzie zbyt dużo przenoszenia. W sensie, no jakby nie patrzeć, ten ciężar też tu jest. No niestety. Nie mamy w czym przenieść, nie mamy gdzie przenieść. Znalazłem futerał na pistolet. Pistoletem i z amunicją. Już widzę zombiaka. U mnie się jakiś już dobija, ale... Dobra. Puszki brzoskwiń, puszki zupy grzybowej też wezmę. Przecier pomidorowy już nie. O, wyzbieraj batoniki, różne czekolady, krakersy i tym podobne. To się bardzo przyda.
Okej. Zjem całą kapustę. A co mi tam? W sumie nie wiem, puszki aktualnie zbierać, bo nie Pustynie. mogę. W sensie zwykłe. Takie puszka chili, fasoli, marchewki. A to się opłaca na początku. No, dzień dobry, panie. Panie przyjacielu. Nie mam żadnej broni, a tu już widzę, że horda się do mnie dobija. To dosyć spora. Gdzie ty w ogóle jesteś? Ło, ty, zostały nam wszystkie te mapki. Serio? Odkryte, no. Ty, serio? No nie, miałbyś fresh start, nie będzie fresh startu. No trudno. No dobra, to zobaczę przynajmniej kto co odkrył. Tylko ja tu już mam około 4-7 zombiaków na mnie, a jestem bez broni. W dodatku muszę zobaczyć, gdzie ty jesteś, to powiedzmy jakieś takie... Ty jesteś tam. Ja idę w krzaki. Lecieć do ciebie tam, czy... Na razie nie, bo mam tu od cholery zombiaków, które do mnie idą. I to by był głupi pomysł. Dobra, ja sobie jakieś poubijałem. O kurde, ile tu jest zombiaków. Od groma. Nic nie przelutuję, bo nawet nie mogę. Jak chcesz, to ja tutaj mam wolną bazę. Czekaj, bo na razie to się chowam. Muszę zobaczyć, gdzie ty jesteś. Jesteś niedaleko naszej starej bazy. Aha, wbiły się. Dobra, trochę mi ich wbiło do środka. Próbuję je wykiwać. Dobra, jestem na ulicy, ale naprawdę to jest masa zombiaków. To jest po prostu dramat w tej chwili. To jest kurczę dramat. Żebym ja jeszcze w takim czasie nie zabił ani jednego zombiaka, to już jest naprawdę źle. Dobra, z dwójką sobie chyba poradzę. Wygląda się, że jeden ma torbę. Dobra, jeszcze dwa. Szczęście nie, jeden się tylko przypamiętał. Dobra, ty miałeś przyjacielu torby. Torba sportowa. Zarąbiście. Czemu ty jej nie założyłeś? No i dzięki temu teraz mamy więcej miejsca i więcej udźwigu. Dobra, chyba je zgubiłem. O dziwo. Więc zaraz będziemy mogli się styknąć, tylko od razu sobie jakiś domek przylutuję. Okej. Widzę kolejnego przyjaciela, który się na mnie zaczaił, cmaniaczek. Nóż do chleba, to mi raczej niepotrzebne. Coś się tu już próbuje dostać, słyszałem to. Tak, niby mam tutaj jakąś sprawną bazę, ale myślę, czy... Nie, w sumie nie byłaby taka... Sprawną okay. Pod jakim względem? W sensie dużo miejsc do przechowywania rzeczy, takie pokoje różne, w sensie masa miejsca, gdzie można było coś poprzechowywać. Nie? Jakieś półki, nie wiem, i tak dalej. No, to w sumie może nie głupi pomysł. Powiem ci szczerze, że się trochę zesrałem. No ten początek, tutaj zawsze początek jest taki... Jeszcze nie masz bandaża i nic, nie? W sensie ugryzły tam coś, czy... Na szczęście chyba nie.
Nie. Dobra, ja pójdę, wezmę, pozasłaniam tutaj okno trochę. Uterał na karabin. Kurwa, ja samą broń palną zdobywam, no bez DI. Już nie mógłbym tutaj trochę poprzerabiać. Nie, nie mam młotka. Chciałeś wyczyścić bazę trochę? Nie, w sensie chciałem usunąć tutaj stół i krzesła. Przerobiłbym to sobie jakoś na deski, może. No, dobry plan. I tutaj niektóre drzwi bym po prostu zablokował. Tak jak wtedy zrobiliśmy. No, w sensie przednie chyba zostawił, albo przednie zablokował. Bo to jest jeszcze tyle, nie? Nie jest to głupi pomysł. Bo niby przednie są od samej ulicy. No. Ale tylnie też są od ulicy, tylko tak takim bokiem, nie? To i tak źle, i tak niedobrze. Z jednej i z drugiej strony. Dobra, czyli kieruję się na południowy zachód. Nadal nie mam żadnej broni. To mnie troszeczkę martwi. O kurde, ile ich tam jest. O fuck, jest tu zajebanie. Może pójdę do domu tutaj obok, zajdę, zobaczę. W sumie to nie jest głupi pomysł. Ja się muszę wrócić po jakąś wodę. Gdzie? Jedzisz? Dobra, cofam się do tego domku, muszę się napić. Mam lekkie pragnienie. Ale ogólnie zabezpieczyłeś tam bazę, tak? Okna są pozasłaniane, przynajmniej się te przednie, nie? Na tylnych nie ma okien chyba. No i dobra. To teraz jeszcze muszę jakoś do ciebie przejść. Tylko mam taki dylemat, nie? Jaki? Bo niby tu mam dom, ale no. Mogę sobie wybić szybę. To czy nie. Jest to opłacalne dla mnie? To znaczy, jeżeli nie masz zębiaków wokół, to tak, jak najbardziej. Widzę, tylko jeden się pojawi obok drugiego grobu. Dobra, tu nic nie ma, nic nie ma. O, zegarek. Wziąć ci sweter, bo zawsze jakaś ochrona, nie? Mam kurtkę. Kurde, ile tu jest. Mam dobra. Tak do dupy przejście, że to szok. Ja akurat dobrą broń na start sobie znalazłem, w sensie ten taki toporek, znaczy toporek, no to taką kuchenną siekierkę, nie wiem jak to się nazywa. Asek. No. Naprawdę nie widziałeś? No w sensie nie, bo nie patrzę teraz do jakich punktów nazwy. No to asek. Dobra, jeżeli do ciebie dojdę, to pewnie koło 18 dopiero. Serio? No tragedia, tu jest tyle tych zombiaków, że matko. Ja tu już 5 wywaliłem. No zombiaków to ja już też sporo wyfarmiłem. 10 w walce wręcz zrobiłem. No kurwa, dobra, biegną do mnie. W sensie cały czas chcę się dobić do domu, a one cały czas przychodzą. To wiesz, ja właśnie o tym mówię, że ja robię to walką wręcz. Nie mam żadnej broni. I to jest problem. Jeszcze zadyszki złapałem, a goni mnie ich sporo. 4-5 sztuk. 4 zawisły, nie wiem czemu. O Jezu, tu jest ich jeszcze więcej.
Nie ma. Obiad dzisiaj będzie później. O, śrubokręt. Będzie zawsze coś. Już mi panikę złapała. Ile ich tu jest? Ja pierdzielę. A u mnie nie może mnie panika złapać. Czemu? Bo perk na żołnierzy. I zimna krew chyba tam jakoś było. Czyli zobaczę. Informacje. No, zimna krew. W sensie nie dopada mnie paniko. No to ja tej zimnej krwi nie mam. Już mi się pić chce. O kurwa, ile tu jest? No serio, nie wiem jak ja do ciebie przejdę. 2, 4, 6, 8, 10 zombiaków w jednym miejscu. To jest przegięcie. To jest przegięcie. A czekaj, przypomnijmy, mamy jeszcze tutaj wodę i prąd przez... prąd chyba przez 30 dni, a wodę do 40 chyba dni. Kurwa, radio, telewizor włączone, wszystko powłączane. Pojebało was. Napij się. Bandaż, uuu. Muszę tu zrobić pit stop, niestety. O, dwa bandaże, zawsze się przyda. Mi się ząbek próbuje wbić, nie. Warstwo tą pierwszą też weźmiemy. Komiks, dobra. Jak to, czy jestem daleko od ciebie jeszcze? Okej, zobaczę. Ale w sumie jak idziesz cały czas tymi domami teraz przed siebie, nie? No. To mój to będzie trzeci dom. Taki, no w sumie rozpoznasz trzeci. Okej. Kurwa, rozbiła. Idą kolejne? A jakże? Chciałem sobie tylko posiedzieć w spokoju, coś pozbierać. Nie, przyjdą. Mi to mówisz? Mi to mówisz? Dobra. Piję i idę znów. Kiedyś się tu przyjdzie. Myślę, że mogą mieć surprise'a, jak tu wejdą i nikogo nie będzie. Dobra, szybkie spojrzenie na mapę. A, dobra. Ty masz ten po środku? W sensie ten przed tobą, tak jakby co jesteś teraz? Teraz poszedłeś na wyprawę, tak? Obok. Tylko wolę tutaj się nie wychylać, bo przyszły trzy kolejne. Więc jeden zły ruch i zaczynają mnie gonić. Ja nadal nie mam broni. Kurde, wszędzie pustki, totalne pustki. Nadal otwierasz, a do puszek nie mam. Też nie. Wezmę sobie tylko torbę taką podręczną. Taśmę samo przylepną. I to w sumie po wszystko, chyba że coś tu jeszcze jest. O kurwa, zombiak jak mnie zaskoczył. Dobra, mam otwierać do konserw. No dobra.
Problem jest taki, że naprawdę tutaj mam nieciekawą sytuację. Ja już wracam do bazy, bo mi kondycja siada. Właśnie jestem głodny. W sumie firanek nie pozbierałem. Ja pozbieram. W sensie dosłownie tu obok kuchni mam jeszcze pralki. Dwie półki, jakaś gabinetka. A jak znajdziesz młotek, to możesz przynieść? To jest oczywiste. Młotek do rozbierania. W sensie, bo tylko tego mi brakuje do rozebrania tu rzeczy w kuchni. Piłę mam i wszystko mam, tylko młotka nigdzie tutaj nie mogę znaleźć w okolicy. Jak znajdę, to wiesz, mi wezmę. To ci mogę obiecać. Blacha, szpatułka, no kurwa żadnego. Uuu, gicia, nie ma tak łatwo. Spadaj. Jak ty tu wlazłaś? Ja tu chciałem bananka sobie zjeść, a tam nie atakuje. Dobra. Będę napity, najedzony. Chyba niedługo już powinienem być u ciebie, na szczęście. O, piwo w butelce. O, to coś dla mnie. Nie śmiej się. Nie słyszę nic w tym śmiesznego. Ani trochę. Ani troszkę. Dużo witamin za to znajduję, więc to też spoko. No, ja idę tylko podkładam rzeczy, myję ubrania i powinno być git. Czy moja postać złapała zadyszkę? Chyba mi ciężko. Jakby co, już zaczynam tej powoli rzeczy segregować, to... Dobra, dobra. Liczę na cud, że może będę miał samochód, ale... Cud się spełni, mam samochód. Działający? Tak. No, no to połowa roboty już za nami. Znaczy, no... Czekaj, przyjechałem chyba, nie? Czekaj, zobaczę. Tutaj. Mhm, to ten domek. To teraz wyjdź, bo będzie zaraz niezły jazgot. Co, Mordor? No. Już widzę trzech. Wiesz, że ty nie włączyłeś telewizora? A będę musiał zaraz polecić, wyłączyć. Chyba, że teraz dasz radę, to... Tak, sobie z nim już bez problemu dam radę, ale... dobra. O, buty wojskowe. W sensie nie wyłączyłem, bo kasety sprawdzałem. Właśnie, i tutaj leci podobno jakiś program od którejś tam godziny przez pierwsze 10 dni, który da ci doświadczenie... Butelka, zajebiście. Da ci doświadczenie w perkach, od stolarstwa, po zielarstwo i tak dalej. Wiem, tylko... Wiesz o tym? Mhm. Znalazłeś ten program? To w sensie chyba był drugi kanał od dołu. Turbo? Co to tak pika? Czy Life and Living? To tylko u mnie coś tak pika? No chyba tak. Nie, to zegarek gdzieś tu dzwoni. Life and Living. Nic. Triple N. No i cokolwiek, nic. Tylko bzyd słychać.